Piękne słowo dostajemy dzisiaj na Eucharystii. Znowu by się wydawało jakby specjalnie przygotowane dla nas, bo myślę, że możemy się w nim odnaleźć, chociażby z racji tego, że jest mowa o przyjaźni, to raz, a dwa, że to jest przypowieść o modlitwie, a my w szkole modlitwy właśnie jesteśmy. Ale jesteśmy przyjaciółmi oblubieńca i poznaliśmy Jezusa. Poznajemy Go właściwie cały czas i wiemy, że On jest dobry, że On nigdy nie odrzuca, nigdy nie zatrzaśnie drzwi przed nami, przed nosem, nigdy nie powie, że nie ma czasu. I o co chodzi w tej przypowieści? Bo tu jest jakiś taki dziwny ten przyjaciel. Przychodzi o północy, jasne, pora trochę późna, ale skoro to jest przyjaciel, to kiedy by nie przyszedł, to jestem dla niego gotowy, żeby mu pomóc. A tu przyjaciel odpowiada z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są zamknięte. Zobaczcie, chciałbym, żebyśmy spróbowali odczytać tą Ewangelię w taki sposób. Jest napisane, że tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Kiedy idziemy za Jezusem, poznajemy Go, przyjaźnimy się z Nim, czasami jest tak, że przychodzi taki głos wewnątrz, coś nam podpowiada: nie narzucaj się. Nie zawracaj głowy Jezusowi. Może On ma ważniejsze sprawy teraz. Może jest bardzo zajęty ratowaniem świata w innej części globu, ale nie bardzo Twoim życiem. I przychodzi taka myśl, że być może Bóg jest dobry, troszczy się, ale właśnie może gdzieś indziej ma jakieś ważniejsze zajęcia. I moje życie, moja codzienność jest dla Niego może w tym momencie niezbyt ważna. Myślę, że każdy, kto idzie za Jezusem, kto wchodzi w relację z Nim, doświadcza czegoś takiego. Że właśnie coś mi w środku mówi, że Jezus nie ma dla ciebie teraz czasu, że On jest może niedostępny. Pamiętam, miałem taki moment w seminarium właśnie takiego jakiegoś kryzysu, kiedy właśnie ciągle gdzieś mi takie myśli przychodziły, że jestem Bogu obojętny, że moja codzienność, moje zmagania, to przepraszam, ale Bogu no troszeczkę zwisają w tym momencie. I myślę, że każdy z nas się z takim doświadczeniem konfrontuje i ta przypowieść też o tym mówi, że jest w nas właśnie taki głos, który mówi, że ten przyjaciel, który niby jest dobry, to być może nie ma dla mnie teraz czasu. Ale Jezus w dalszej części przypowieści pokazuje, że ten przyjaciel da, że zawsze da to, co jest dobre, nieważne o której porze byśmy przyszli, da. Mówi: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Ale zobaczcie, że często prosimy Boga o jakieś drobne rzeczy. I nie mówię, że to jest złe, bo właśnie Bóg jest Ojcem, który tak kocha, że Jego interesuje nawet najdrobniejszy szczegół mojego życia. On się interesuje wszystkim. Biblia mówi, że nawet moje i Twoje włosy na głowie są przez Niego policzone. A więc On zna najdrobniejszy szczegół mojego życia. Ale zwróćcie uwagę, moi drodzy, że kiedy prosimy o jakieś takie drobne rzeczy, załóżmy, proszę dzisiaj Boga, żebym zdał egzamin, żeby mi w pracy dobrze coś tam poszło, a żeby mi w moich obowiązkach, a żeby w tej rozmowie i tak dalej, prosimy o takie drobne rzeczy. Ale tak naprawdę my w ten sposób Boga w jakiś zamykamy. Zamykamy w takiej ramce: Ty mi, Panie Boże, daj tylko to i już będzie super. Zobaczcie, że Jezus pokazuje, o co tak naprawdę mamy prosić. Bo pokazuje, że owszem, że Bóg da to, co jest dobre. Nie da nic złego. Jak prosisz Mu o zdany egzamin, nie da Ci skorpiona. Tak jest napisane. Ale dalej mówi Jezus, żeby prosić o coś znacznie większego, wspanialszego, coś, co przekracza w ogóle nasze wyobrażenia, a właściwie o kogoś. Czyli Jezus podpowiada: proście o Ducha Świętego. Proście o Ducha Świętego. I zobacz właśnie w swojej modlitwie prośby, bo każdy z nas ma też modlitwę prośby, w której o coś prosi Boga. Czy prosimy o Ducha Świętego? Może właśnie wiele jest spraw, które jasne są ważne i Bóg się nim interesuje.
Ale właśnie o co prosimy Go? Czy proszę o Ducha Świętego? Wczoraj właśnie widziałem na Facebooku takie zdjęcie, że jeżeli właśnie masz zły dzień, to wołaj o Ducha Świętego. I to mnie poruszyło, bo akurat miałem jakąś tam trudność i wołałem o Ducha Świętego. Zobacz, jak masz zły dzień, czy prosisz o Ducha Świętego? Czy prosisz może, Boże, załatw ten problem, zrób to i to, zrób tak? Dlaczego Jezus podpowiada, żeby prosić o Ducha Świętego? Bo jak mamy Ducha Świętego, to mamy tak naprawdę wszystko. Mając Ducha Świętego, jesteśmy wyposażeni do tego, żeby sobie z każdym problemem poradzić. I to w taki sposób, jak Bóg będzie tego chciał. Może Bóg chce, żebyś nie zdał tego egzaminu. A może Bóg chce, żeby w tej rozmowie coś nie poszło, żebym zobaczył prawdę o mnie. A kiedy proszę o Ducha Świętego i Duch Święty wchodzi w moje życie, to nawet jakieś trudne wydarzenia, nawet porażki, nawet jakieś odrzucenie odczytuję tak naprawdę jako łaskę, jako dar od Boga. I to jest po ludzku niewytłumaczalne, bo po ludzku byśmy powiedzieli, że to jest bez sensu, że ja nie chcę takiego życia, nie chcę takich smutnych, trudnych wydarzeń. Po czym poznaj, że ktoś ma Ducha Świętego? Zaczyna za to dziękować. Za to wydarzenie, które być może go zgniotło, które mu pokazało trudną prawdę o nim i tak dalej. On zaczyna dziękować, bo widzi w tym palec Boży. I wtedy możemy mieć pewność, że mam w sobie Ducha Świętego, że Duch Święty do mnie przyszedł i prawdziwy we mnie mieszka. I to wydaje wtedy konkretne owoce w moim życiu. Owoce Ducha Świętego. Miłość, pokój, radość, cierpliwość. A więc dzisiaj, moi drodzy, Pan Bóg daje nam piękne słowo, w którym zaprasza do tego, żeby wołać o Ducha Świętego. I zapewnia, że On jest przyjacielem, czyli tym, który o każdej porze dnia i nocy udzieli nam tego, czego potrzebujemy. A czego bardziej potrzebujemy niż właśnie Ducha Świętego? A więc niech ta dzisiejsza Eucharystia, dzisiejsze słowo zaprosi nas do tego, abyśmy my na to wezwanie odpowiedzieli, żebyśmy każdego dnia wołali do naszego przyjaciela, żeby nam posłał swojego Świętego Ducha. Bo wtedy już nic więcej nie będzie trzeba. I wtedy nie będziemy Boga ograniczali, ale Duch Święty już nas poprowadzi i On nam pokaże, jaka jest wola Boga, czego nas Bóg oczekuje i bardzo konkretnie pokaże nam właśnie sposób i drogę, w jaki Bóg chce nas prowadzić. Amen.